Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny historii Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Bye Coffee, łamane na podcast Wojenny historii. Norbert, proponuje, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Powstaniu Warszawskim, ale w kontekście walki w kanałach. Jest to jeden z najbardziej dramatycznych epizodów Powstania, niezbyt często opisywany w literaturze każdy z nas widział, albo przynajmniej słyszał o filmie Kanał? W mojej opinii to jeden z najlepszych dramatów wojennych, chociaż niektórzy zarzucali mu, że jest nierealny, że opisuje ludzi postawionych w sytuacji wręcz niewyobrażalnej, no bo przechodzenie kanałami wydawało się czymś surrealistycznym, brutalnym, okrutnym i zgoła niemożliwym. Tymczasem jest to film zaskakująco prawdziwy, to znaczy w ciągu kilku ostatnich lat zajmowałem się naukowo badaniami związanymi z pacyfikacją powstania po stronie niemieckiej. Co oznaczało analizę? Różnego rodzaju niemieckich dokumentów związanych z tym, jak Niemcy widzieli Powstanie Warszawskie, jakie pacyfikowali. I kiedy oglądałem film kanał, to on uderzył mnie wręcz naukowym, precyzyjnym zapisem faktycznych zdarzeń. Większość epizodów, które my widzimy w tym filmie, wydarzyła się naprawdę i jest niemalże obrazem kronikarskim. Takie dramatyczne zdarzenia miały miejsce naprawdę. No ale inaczej być nie może, jeżeli scenarzysta, czyli Jerzy Stawiński, no on przeszedł przez ten kanał naprawdę. Spośród tych, którzy przeżyli Powstanie, no to. On był zawsze w samym środku piekła. Walczył na woli, walczył na Starym mieście, walczył na Czerniakowie, dwukrotnie ewakuował się kanałami, walczył na Mokotowie. I on kiedyś powiedział, kiedy pisałem kanał, chciałem opisać najbardziej tragiczny wypadek mojego życia. To, o czym mówisz, często umyka ludziom, którzy czytają cokolwiek o kanałach. Wejście do tego kanału, wiązało się zawsze. Z wielkim ryzykiem, z wielką traumą dla ludzi, którzy tam się znajdowali. To nie jest tak, jak sobie to czasem wyobrażamy, że to był tylko spacerek. To była bardzo trudna, ciężka i niebezpieczna droga. Można było wejść do kanału i nigdy już z niego nie wyjść, bo można było się zgubić i umrzeć w takim kanale. No, jednak system kolektorów służący do odprowadzania ścieków nie jest miejscem, gdzie człowiek może funkcjonować zbyt długo, choćby ze względu na trujące opary, które tam panują. No, oczywiście jest to również strefa całkowitej ciemności. I jeżeli nie jedzie się z przewodnikiem, no to można. W kanale się utopić, można się w kanale udusić, można w kanale zabłądzić i umrzeć z wyczerpania. No jest to miejsce niebezpieczne, również w warunkach pokojowych, no choćby na przykład ryzyko kiedy odprowadzana jest nadmiar deszczówki. W kanale można się utopić, jeżeli nagle i gwałtownie następuje spiętrzenie wody. Na przykład kanały są śmiertelnie niebezpiecznym miejscem w trakcie deszczu. No, praca w kanałach jest ciężka, trudna i specjalnie niezbyt popularna, co dziwić nie powinno. Dlatego w czasie powstania kanały zawsze należały do ostatecznej drogi ewakuacji. Tak. Kanały były zawsze ostatecznością. Kanał wzbudzał strach sam w sobie, bo nawet jeżeli ktoś nie ma poczucia klaustrofobii, to jednak musimy sobie uświadomić również i to, że pomijając kilka centralnych kolektorów, które przechodzą przez miasto, a które są stosunkowo duże i pozwalają człowiekowi zachować pozycję wyprostowaną. To jednak zdecydowana większość kanałów to są y, obiekty o raczej niewielkiej średnicy i przemieszczanie się przez nich na przykład wymaga marszu na czworaka. I teraz sobie wyobraźmy marsz na długości dwóch lub półtora kilometra na czworaka prawie w całkowitej ciemności gęsiego w warunkach być może mijania po drodze ciał, czyli przechodzenia po ciałach innych ludzi i będąc zanurzony w połowie w ekstrementach. No jest to po prostu coś głęboko dramatycznego, strasznego, nawet w warunkach czysto teoretycznego założenia, że robimy to w warunkach pokojowych, a nie mówiąc już o warunkach wojennych, kiedy jeszcze na dodatek nad nami jest wróg, kiedy słychać pod ziemią działania wojenne, które toczą się na powierzchni, kiedy jeszcze mamy świadomość, że ten wróg próbuje nas w tych kanałach zabić. I to jest troszeczkę, można by powiedzieć, taki nieznany aspekt Powstania Warszawskiego, bo jednak w takim powszechnym odbiorze panuje jednak przekonanie, że Niemcy albo się nie, w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że mu że używamy systemu kanałowego do ewakuacji, do przemieszczania się, a dwa, że nie za bardzo potrafili temu przeciwdziałać, co najwyżej ograniczając się do rzucenia granatów i tego typu bardzo doraźnych działań. Czy to jest prawda? To nie jest prawda i paradoksalnie już film kanał mówi, że to nie jest prawda, bo jeżeli oglądamy film kanał wojskowym okiem, to widzimy, że Niemcy. Skutecznie przeciwdziałają ruchowi w kanałach. Czy powstanie warszawskie było w takim razie pierwszym wypadkiem, kiedy używano kanałów? W czasie II wojny światowej na terenie Warszawy po raz pierwszy sieć kanalizacyjną próbowano wykorzystać do ewakuacji w czasie powstania w getcie. Ludność żydowska zamknięta w getcie i bojownicy żydowscy wiosną 1943 roku, w czasie powstania w getcie warszawskim, próbowali używać sieci kanalizacyjnej do ewakuacji z tej dzielnicy. I już wówczas Niemcy mieli tego świadomość i podjęli pierwsze przeciwdziałania. Wiosną 1943 roku do Warszawy przybywa specjalna niemiecka jednostka. Jednostka dysponująca zupełnie zagadkowym z pozoru, wówczas tajnym systemem walki Tajfun. No właśnie, przepraszam, no, że ci tu przerwę, wejdę w słowo, ale no muszę się pochwalić, że jesteś yy, jednym... Z pierwszych, jeżeli nie w ogóle pierwszym badaczem w Polsce, który odkrył był ten tajfun. I opisałeś to w książce, której jesteś współautorem Dawid Kontragoliat. Tak, z, razem z Grzegorzem Jasińskim w roku 2020 wydaliśmy książkę Dawid Kontragoliat: niemieckie specjalne środki bojowe w powstaniu warszawskim, gdzie między innymi mogliśmy na bazie niemieckich dokumentów archiwalnych opisać, czym był system tajfun, a przede wszystkim może bardziej nie czym był sam system, tylko jak był wykorzystywany w Warszawie i jakie to przyniosło niestety niszczycielskie efekty. W kwietniu 1943 roku do Warszawy przybyła specjalna jednostka niemieckich saperów, wykorzystująca system Typhoon. Typhoon był prototypową bronią zbliżoną do broni paliwowo-powietrznej, przeznaczoną do niszczenia umocnień podziemnych. Przed II wojną światową Niemcy zakładali, że jej głównym przeciwnikiem na kontynencie, ich największym zezwaniem będzie Francja. Francja, która w latach 30. XX wieku budowała rozłagą linię umocnień stałych, zwaną linią Marginota. Niemcy mieli świadomość, że muszą opracować szereg broni przeznaczonych do niszczenia umocnień stałych przeciwnika. No przede wszystkim Linii Marzinota. Między innymi czerpali z doświadczeń górniczych i stworzyli broń, którą najpierw nazwali Udar, a potem Tajfun. To była broń oparta o pył węglowy mieszany z tlenem w stosunku 1 do 4, który przy podpaleniu detonował. Jeżeli w odpowiednich proporcjach udało się do podziemnych konstrukcji wprowadzić odpowiednią mi mieszankę gazową, czyli tą mieszankę pyłu węglowego i tlenu i ją podpalić, no to można było wy wywołać zawalenie się chodników na bardzo dużych odległościach. De facto można było na przykład doprowadzić w ten sposób do zniszczenia grupy warunkowej. Czyli takich sieci schronów połączonych tunelami podziemnymi. Francja upadła zanim tajfun był gotowy, i Niemcy testowali go w paru miejscach Europy, ale o w bardzo ograniczonym zakresie, i między innymi postanowili wykorzystać Warszawę w 1943 roku do testów tego systemu. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę niewiele wiemy o użyciu przez Niemców Tajfuna w roku 1943 i tak naprawdę niewiele wiemy o wykorzystaniu kanałów do ewakuacji, czy raczej prób ewakuacji ludności żydowskiej z getta. Bo nawet w dokumentach powstańczych czy dokumentach armii krajowej wiedza, o tym, że Niemcy zawalali chodniki i kanały do getta stała się powszechną dopiero w roku 44. To znaczy wówczas, kiedy strona polska sama zaczęła penetrować kanały pod kątem wykorzystania ich jako dróg ewakuacji albo dróg do przechodzenia na tyły przeciwnika. Czyli wtedy dopiero odkryto, że część kanałów jest po prostu zniszczona. Tak, dopiero latem 44. roku należący do Armii Krajowej kanalarze zaczęli przynosić informacje, że w kierunku na get to nie ma przejścia, bo tamte kanały, tamte kolektory które są zawalone, mało tego nawet od strony jakby miejskiej natykano się tam należące od półtora roku zwłoki. Czyli ze źródeł pośrednich wiemy, że ludność żydowska próbowała uciekać, i wiemy troszkę z niemieckich źródeł, trochę właśnie ze źródeł pośrednich, że Niemcy zawalali te tunele, zawalali te kolektory, aby jednak odciąć getto nawet pod powierzchnią ziemi. No i oczywiście później ten pluton specjalnych saperów niemieckich został z Warszawy wycofany. Miał powrócić no kilkanaście miesięcy później, w roku 1944, już nie do dławienia powstania w getcie warszawskim, tylko do dławienia powstania w całej Warszawie. W takim razie kiedy Niemcy zorientowali się, że powstańcy wykorzystują system kanału. Wy bezpośrednio po wybuchu Powstania Warszawskiego nie udało opanować się powstańcom całego miasta. Powstanie zostało od razu rozdzielone na pojedyncze odizolowane wyspy oporu. Mieliśmy kilka walczących niezależnie od siebie dzielnic, gdzie nie było bezpośredniego możliwości połączenia drogą naziemną. Jednym z takich odizolowanych punktów oporu była położona na południowo-zachodnich przedmieściach Warszawy dzielnica Ochota. Niemcy spacyfikowali Ochotę już na początku drugiej dekady sierpnia. Z Ochoty właściwie nie można było się ewakuować, przebić do śródmieścia i obrońcy ostatniej reduty na Ochocie zorientowali się, że na terenie ich punktu oporu znajduje się odpowiedni włas do systemu kanalizacyjnego i wycofali się kanałami. To było 11-13 sierpnia 1944 roku. To jest pierwsze użycie kanałów. I nieszczęśliwy dla nas bieg okoliczności. W momencie wybuchu powstania Niemcy nie przewidywali tego, że Polacy będą wykorzystywać kanal. Z początku panowało po stronie niemieckiej przekonanie, że powstanie uda się zławić relatywnie szybko i raczej konwencjonalnymi siłami. Niemniej kilka przypadków nałożyło tutaj się na siebie. Po pierwsze, latem 1944 roku, kompania Typhoon wchodziła wówczas w skład 500. batalionu saperów do zadań specjalnych. Ten batalion wchodził w skład tzw. armii rezerwowej Ersatzherr. Od lipca 1944 roku dowódcą Ersatzherr był Heinrich Himmler, czyli szef SS. I to właśnie SS i, i Himmler osobiście dostali polecenie zławienia powstania. To sprawiło, że Himmler mógł sięgnąć po tak nietypowe środki walki jak system Typhoon. I zrobił to w sierpniu 1944 roku przybył do Warszawy pierwszy pluton systemu Typhoon. Zmyślał o wykorzystaniu go do niszczenia... W pierwszej kolejności jednak budynków, czyli na przykład budynków zamienionych przez powstańców w Twierdzę. To był pierwszy dla nas nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Drugi ochotę szturmował właśnie batalion saperów szturmowych do zadań specjalnych. I specjaliści, niemieccy od razu zorientowali się, że powstańcy uciekli kanałami. Czyli de facto przy naszym pierwszym użyciu tych kanałów. Tak, i, i od razu zameldowali, że powstańcy wykorzystują kanały do ewakuacji, i dowódca kompanii Saperów zameldował swoim przełożonym, że skoro Polacy. Tu używają kanałów, to znaczy, że używają ich w całym mieście. To jeszcze nie była prawda. To było założenie teoretyczne, jeszcze wówczas nieprawdziwe, ale Niemcy założyli, że tak, skoro z ochoty się wycofali Polacy kanałami, to tak będą robić zawsze. I trzeci dla nas nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Dosłownie kilka dni po zajęciu ochoty i po zorientowaniu się, że my wykorzystujemy kanały, Niemcy zdobyli plac Rynkiewicza, a tam dyrekcję wodociągów warszawskich. I pierwsze, co zrobili, to pobrali stamtąd mapy sieci kanalizacyjnej Warszawy. I tak naprawdę, zanim w dowództwie polskim zaczęła dojrzewać myśl o szerszym wykorzystaniu drogi kanałowej, na przykład dla łączników, dla przerzutów broni, do prób działań dywersyjnych na tyłach przeciwnika, zanim u nas to zaczęło przybierać konkretne formy, to po pierwsze Niemcy już mieli mapę sieci kanałów warszawskich, a po drugie zaczynali już przygotowywać się do wojny przeciwko nam w kanałach. Czyli absolutnie nie możemy mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, jeżeli nie. chodzi o wykorzystanie kanałów przez powstańców w zaskoczeniu Niemców. W tym nie, faktem. i mało tego, my dwa tygodnie później też już mieliśmy tę pełną świadomość. To znaczy, dowództwo powstańcze uważało przerzuty drogą kanałową za ściśle tajną operację. Nawet wśród powstańców, nie mówiąc już o ludności cywilnej, nie można było szeroko kolportować informacji, że kanały wykorzystywane są jako drogi komunikacyjne, ewakuacyjne, zaopatrzeniowe. A dlaczego? No bo wiedziano, że wśród ludności cywilnej, czy wśród samych powstańców znajdują się niemieccy konfidenci i oni szybko przekażą tę informację na drugą stronę frontu. Natomiast w rzeczywistości my sami się zorientowaliśmy już na początku września, że jednak Niemcy wiedzą. I dlatego wydano szereg dodatkowych rozkazów, na przykład takich, że wszystkie studzienki kanalizacyjne miały być pilnowane, należało stawiać strażników, bo bano się, że sami Niemcy zaczną nam z tych kanałów na naszych tyłach wychodzić. A w jaki sposób zorientowano się, że Niemcy wiedzą o tym, że my wykorzystujemy kanały? Ponieważ coraz więcej osób zaczęło ginać w kanałach, ale przede wszystkim dowództwo powstańcze zorientowało się, że plan Zakrojone na szeroką skalę, no, w, na poziomie taktycznym, na przykład ewakuacji z jednej dzielnicy do drugiej, są blokowane przez Niemców. Nagle się okazało, zaczęły napływać meldunki, że Niemcy zaczynają blokować kanały. A robili to na dwa sposoby. Tutaj pewna uwaga, jak działa system kanałowy, jak działa system kanalizacji, jak on funkcjonuje w, w mieście stołecznym Warszawa. Sercem systemu są filtry, gdzie oczyszcza się wodę, oraz pompy rzeczne, które są bezpośrednio nadwisłe. Czyli najpierw zaciągamy wodę z Wisły przez filtry rzeczne, z tychże filtry filtrów, które są, one są blisko, blisko brzegu rzeki. Potem do zachodniej części miasta, gdzie znajdują się filtry, są, jest przepompowywana woda i dopiero z filtrów ta woda trafia do systemu wodociągowego no i współgra z systemem kanalizacyjnym, który jakby funkcjonuje niezależnie od systemu filtrów. Niemcy przez cały okres powstania trzymali filtry w swoich rękach. No był też taki paradoks, że obsługa techniczna filtrów była polska, natomiast jednocześnie obsadzona przez całe powstanie przez garnizon niemiecki. Zachowały się bardzo ciekawe wspomnienia polskich pracowników filtrów, którzy Mówili, że ponieważ miasto płonęło, starali się przez okres powstania utrzymywać jak najwyższy poziom ciśnienia wody, żeby mimo uszkodzeń sieci wodociągowej była dostępna woda dla mieszkańców miasta, przede wszystkim do gaszenia pożarów. Po wojnie stworzono taką legendę. Ta legenda niestety nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Prawda jest zupełnie odwrotna. To Niemcy nakazali załodze filtrom zmóc przepływ wody. A dlaczego? Bo chcieli utopić powstańców w kanałach. I rzeczywiście w drugiej połowie sierpnia i w pierwszych dwóch tygodniach września był bardzo duży pobór wody przez filtry, ponieważ Niemcy w ramach akcji, którą nazwali Neptun, starali się podnosić poziom wody w kanałach Warszawy, zalewając jak największą ilością wody przez system wodociągowy, jak największą ilość wody wpompowali do kanału warszawskiego. Czyli tak naprawdę na tym polegał system Neptun. Kolejny zresztą system, o którym nikt nie wiedział, co to było i do czego służy. Znaczy, no tak, o systemie Neptun pierwszy raz napisaliśmy o na naszej książce w roku 2020 to taki jeden z tych elementów o powstaniu warszawskim, które wcześniej w literaturze w ogóle nie funkcjonowały. Zalewanie kanału dodatkowością wody to był jeden z elementów operacji Neptun, ale same wtłaczanie dużej ilości wody do kanałów mogłoby nie wystarczyć. Tą wodę trzeba było jeszcze odpowiednio spiętrzyć przez prace inżynieryjne. I co robili Niemcy? Niemcy wchodzili do kanałów i budowali zapory. Zapory złożone z metalowych prętów, które przegradzały cały kolektor ściekowy, oczywiście prętów, które były umacniane betonem i dodatkowo jeszcze zabijane deskami. I tworzyli co kilkadziesiąt metrów takie zapory, co powodowało że z jednej strony spiętrzenie wody, z drugiej strony uniemożliwiało powstańcom przechodzenie. Taka zapora była tak naprawdę systemowym rozwiązaniem. To nie tak, że oni wrzucali do tego kanału, co im tam wpadło w ręce. Nie, no to było, oczywiście to była typowa praca saperska, tak? Bo saperzy nie tylko niszczą. Jedną z podstawowych cech saperów jest nie tylko to, że wysadzają na przykład coś, ale saperzy budują, tak? Budują różnego rodzaju umocnienia, przeprawy, punkty oparcia i tak dalej. No i niemieccy saperzy wchodzili do kanałów i budowali takie zapory, żebyśmy my nie mogli wykorzystywać. czasami jeszcze dodawali drutkologię, My parokrotnie próbowaliśmy wysadzać te, te zapory, ale nawet jeżeli jedną czy dwie udało się wysadzić, a przypomnijmy, że powstańcy mieli ograniczone ilości materiałów wybuchowych, no to meldowali, że ta praca jest bez sensu, bo 20-30 metrów dalej w kolektorze jest kolejna taka zapora. Czyli to, że nie było na przykład komunikacji między Żoliborzem a Starym Miastem, to nie jest przypadek. No właśnie, to jest kluczowy element operacji Neptun, dlatego, że już pod koniec sierpnia dowództwo Armii Krajowej broniące Warszawy zdało sobie sprawę, że prawdopodobnie starówki nie da się utrzymać. I zapadła decyzja, że by całe zgrupowanie staromiejskie wycofać do Żelibosz. Żelibosz to jest dzielnica Warszawy, która znajduje się na północ od Śródmieścia i najbliżej dużego kompleksu leśnego, jakim jest puszcza. Kampinoska. W sierpniu 1944 roku partyzanci z oddziałów leśnych z Puszczy Kampinowskiej utrzymywali w miarę dobrą komunikację z Żoliborzem, ale z żadną inną dzielnicą. Więc teoretycznie wycofanie sił na Żoli dawałoby szansę na przykład na wycofanie się powstańców do puszczy Kampinowskiej. Nie kapitulacja z Warszawy, tylko wycofanie się. I pod koniec sierpnia zapadła decyzja w dowództwie obrony Warszawy, że wycofujemy oddziały ze starego miasta właśnie na Żoliborz. I co się okazało. Praktycznie w tym samym czasie zaczęły napływać meldunki, że nie jest to niewykonalne, ponieważ Niemcy budują zapory, piętrzają wodę i pod koniec sierpnia 1944 roku w ramach akcji Neptun saperzy, szturmowi niemieccy uniemożliwili nam ewakuację obrońców starego miasta na bosz Czyli po raz kolejny się okazuje, że to też to nie był przypadek, tak jak czasem można spotkać się z, z taką opinią w literaturze, że przypadkowo gdzieś tam Niemcy zrobili Tak, ee... nie, nie było tutaj żadnego przypadku, tym bardziej, że w, często w naszej literaturze znajdujemy zupełnie, znajdziemy zupełnie nieprawdziwe twierdzenie, jakoby Niemcy nie orientowali się w tym, iż my używamy systemu kanałów, a oni już wówczas w sierpniu 1944 roku zablokowali nam planowanie operacyjne w ten sposób. No bo jeżeli odcięli nam drogę odwrotu, dzięki temu, że z jednej strony wiedzieli, że my wykorzystujemy kanały, Sposób, żeby nas powstrzymać, i jeszcze wykorzystali w tym celu całą sieć wodociągową Warszawy. Po prostu powstańcy nie mogli ewakuować się no, na Żoli, bo zaczęli ewakuować się do śródmieścia. Niemcy próbowali temu przeciwdziałać, znaczy zastosowali system tajfun do niszczenia kanałów. ale się tu akurat na szczęście spóźnili. No właśnie, a kiedy pierwszy raz Niemcy zastosowali w czasie powstania system tajfun? Znaczy, tak jak powiedziałem, kiedy w połowie sierpnia, właściwie jeszcze nawet na początku drugiej dekady sierpnia, pada ochota i Niemieccy saperze szturmowi z 500 batalionu wkraczają tam i stwierdzają, że Polacy wykorzystują system. System kanałów do przemieszczania się. Wpadają w lekką panikę. I w połowie sierpnia wysadzają kanały na ochocie, gdzie nie ma powstańców, gdzie nikt tymi kanałami nie chodzi. A jakie wysadzają? Właśnie systemem tajfun. Uszczelniają studienki kanalizacyjne, wtłaczają mieszankę, to się nazywało substancja A, wtłaczają tą mieszankę pyłu węglowego i tlenu, podpalają ją, detonują i niszczą kanały na długości ponad 1,5 km na ochocie. Czyli na własnych tyłach. Wysadzają kanały na ochocie na własnych tyłach. A dlaczego to robią? Bo obawiają się, żeby ze śródmieścia powstańcy nie kanałami w nocy, nie wyszli na ich tył i nie zaatakowali ich od tyłu. Czyli rozumiem, że tajfun działał idealnie. Idealnie może nie działał. E, na szczęście nie działał idealnie. Wielokrotnie gdzieś była nieszczelność, tak? Bo żeby tajfun zadziałał w pełni skutecznie, to należy utrzymać równowagę. Stosunek 4 do 1 pyłu węglowego i tlenu. Jeżeli tego tlenu jest za dużo, albo jeżeli w ogóle powietrze zacznie napływać do strefy detonacji, to może zaburzyć... Proporcje i do eksplozji może nie dojść. I wielokrotnie, na szczęście tak było w Warszawie, bo gdyby tajfun działał idealnie, to nasze straty byłyby takie, że pan Stawiński nigdy nie napisałby kanału, bo nie miał tej świadomości, ale nawet na nim osobiście Niemcy próbowali system tajfun zastosować. Ale o tym za chwilę. Więc w połowie sierpnia Niemcy po raz pierwszy stosują system tajfun do niszczenia kanałów. Drugi raz na większą skalę na przełomie sierpnia i września, ale tutaj na szczęście się spóźnili. My między 31 sierpnia a 2 września ewakuujemy nasze oddziały i część ludności cywilnej kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia, czyli ludzie wycofują się z dzielnicy staromiejskiej na południe do, do, do Śródmieścia. Niemcy orientują się, że cofamy się nie na północ, bo tak jak powiedziałem, akcja Neptun to jest blokowanie kanałów na północy i tam się Niemcy szykują. Orientują się na szczęście o 24 godziny za późno. Wysadzają kanały przy Krakowskim Przedmieściu, czyli tam, gdzie jest dzisiaj w Warszawie Uniwersytet, wtedy też zresztą Uniwersytet, pad prezydencki obecny. Kanały pod ulicą Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat są wysadzane przez Niemców 2 września 1944 roku. Tajfun powoduje tam olbrzymie zniszczenia. To znaczy Niemcy meldują, że na Krakowskim Przedmieściu Mieściu po użyciu tajfunu w kanałach pod krakowskim przedmieściem, ulica podniosła się na pół metra. Czyli wybrzuszyła się, był tak potężny wybuch w kanałach, że podskoczyła cała ulica. Ale spóźnili się. Spóźnili się, bo y, całe dowództwo powstańcze i najlepsze oddziały powstańcze zdołały przejść dobę wcześniej tą drogą. Gdyby... Czyli pierwszy raz mamy szczęście, jeżeli chodzi o tak naprawdę walkę w kanałach. Tak, mamy to takie szczęście w nieszczęściu. Tak, mamy szczęście, rzeczywiście. Mamy to szczęście, że Niemcy się spóźnili, no bo równie dobrze, na przykład generał Burkomorowski, dowódca armii krajowej, mógł zginąć, od Tajfuna w kanale. Od tego momentu Niemcy prowadzą z nami wojnę kanałową, która ma kilka aspektów. Po pierwsze, jeżeli zorientują się, że duże grupy powstańców przechodzą kanałami, wprowadzają system Tajfun. Jeżeli uda im się wykryć, że nawet planujemy wykorzystanie określonego kolektora, to go wysadzają nawet jeżeli go nie używamy, profilaktycznie. W jaki sposób w mogli to wykryć? Z jednej strony mieli swoich agentów wewnątrz naszego ugrupowania, a po drugie, Niemcy mogli domyślić się tego poprzez analizę ruchów od Działów powstańczych. Czyli na przykład, jeżeli wiedzieli, że jakaś dzielnica długo się już nie utrzyma, to mogli założyć, że za chwilę zacznie postępować ewakuacja. Dzięki temu, że posiadali plany, wiedzieli, którędy. Tak. Niemcy budują również pułapki. Jest taka scena w filmie Kanał, w której powstaniec ginie w kanale, rozbrajając niemiecką pułapkę minową, czyli system powiązanych ze sobą granatów i min, które wybuchną w wypadku potrącenia, naruszenia linki. No bo Niemcy budowali między innymi tego rodzaju pułapki. Niemieccy saperzy schodzili do kanałów i budowali właśnie takie pułapki, jakie są pokazane w filmie Kanał, ale również Niemcy, gdzie tylko mogli, budowali nie tylko zapory spiętrzające wodę, również starali się Zaspawać wszelkie wyjścia z kanałów do Wisły. Robili to przy użyciu łodzi motorowych. Pływali na rzece i tam, gdzie tylko widzieli ujścia kolektorów, podpływali i przy użyciu metalowych prętów starali się zaspawać wylot z danej rury kanałowej. I ta finałowa scena filmu Kanał, ten najbardziej bodaj dramatyczny kadr tego filmu, kiedy Kora i Pistokrotka de facto umierają, patrząc na Wisłę, sam fakt, że oni nie mogą opuścić tego kanału, ponieważ wszystkie ujścia kolektorów były zaspawane, a zrobili to Niemcy w ramach Akcji Neptun. Właśnie saperzy 500 batalionu saperów szturmowych oraz saperzy rzeczni niemieckiej kompanii Wisła w ten sposób działali. A więc mamy tu z jednej strony dramatyczną scenę filmową, która współgra idealnie z rzeczywistością. Czy w takim razie tylko zwykłemu wo wojennemu szczęściu można przypisać to, że ewakuacja ze starówki się udała, a ewakuacja z Mokotowa zakończyła się tragicznie? Poniekąd. Tak, ale ewakuacja z Mokotowa na szczęście zakończyła się tylko połowicznie tragicznie. To znaczy część powstańców zdołała się ewakuować i ludności cywilnej z Mokotowa do Śródmieścia, a część nie. To był bez wątpienia najbardziej dramatyczny moment wojny w kanałach w czasie Powstania Warszawskiego. Niemcy meldowali, że zabili wówczas w kanałach około tysiąca osób. To jest liczba bardzo okrągła i w gruncie rzeczy bardzo ciężko powiedzieć ile tak naprawdę osób zginęło. Niemcy zorientowali się, że Mokotów upada i że powstańcy po raz kolejny wykorzystają system kanałów, aby ewakuować się do Śródmieścia. Tym razem nie dali się zaskoczyć. Użyli systemu tajfun bezpośrednio w czasie ewakuacji, zadając nam bardzo duże straty. Częściowo zawalili system kanałów, częściowo system tajfun na szczęście nie, nie wybuchał tak jak powinien, ale w filmie Andrzeja Wajdy mamy scenę, kiedy część ludzi popada w psychozę uciekając kanałami, krzyczał gaz, gaz, gaz. Tym mitycznym gazem był właśnie Tajfun, który nie zadziałał prawidłowo, ale i tak wypełnił kanał tym pyłem węglowym. No bo podczas ewakuacji z Mokotowa naprawdę wybuchła panika i... i... No setki osób postradało zmysły, zostało zatratowanych, siły się i utopiło. Ponieśliśmy bardzo duże straty i część oddziałów, które nie zdołało się ewakuować, poruszało się już kolektorami, które Niemcy wcześniej zawali w ramach systemu Tajfun. I ci ludzie nie mieli już wyboru. Musieli wyjść na powierzchnię tam, gdzie byli Niemcy. I kilkuset Powstańców w ten sposób zostało wziętych do niewoli. Kilka tysięcy osób ludności cywilnej również w ten sposób Niemcy wyciągali z kanałów. Są takie dramatyczne nagrania na niemieckich kronikach filmowych z końca września 1944 roku na Mokotowie, kiedy powstańców wyciąga się z kanałów umęczonych, udręczonych, po wielogodzinnym błąkaniu się w ciemnych kanałach, oczywiście wymazanych ekstrementami ledwo żywych. Na szczęście ci ludzie w większości byli brani do niewoli. Miały miejsce jeden przypadek rozstrzelania ponad stu powstańców na ulicy Dworkowej. Dość kontrowersyjna sytuacja Powstańcy byli przekonani, skąd no, mieli podstawy do tego, że Niemcy za chwilę ich rozstrzelają. Próbowali zniecić opór, czy też próbowali uciekać. No, trudno dokładnie powiedzieć, co zaszło. Faktem jest, że oprócz trzech osób, które były kompletnie bez sił i nie stawiały żadnego oporu i przeżyły dzięki temu, wszystkich pozostałych wtedy Niemcy rozstrzelali. Ale w większości przypadków ludzi branych do niewoli z tych kanałów Niemcy oszczędzili. Dlatego ta scena, kiedy zastępca porucznika Zadry, porucznik mądry, grany przez Emila Kierowicza, zostaje przez Niemców wyciągnięty z kanału i podprowadzony po Ściany nie oznacza wcale, że on zginie. I w tym filmie on nie ginie. Nie jest jasno powiedziane, że zostanie rozstrzelany, bo wiele osób jednak to przeżyło w ten sposób. I tutaj taka ciekawostka, jak się bada niemieckie dokumenty. Często Niemcy wyciągali powstańców w ten sposób, że nawoływali ich po polsku: wychodźcie, wychodźcie, jesteście już po swojej stronie. Co, było? Co zresztą też jest w filmie. Tak, dokładnie. A ta scena jest prawdziwa. To znaczy tutaj Stawiński musiał oprzeć się na ludziach, których Niemcy wówczas złapali do niewoli i przekazali mu tą relację. Tylko te nawoływania nie były po polsku. Tylko po czesku. Jeden z dowódców saperów szturmowych, obsługujących system tajfun, był Niemcem Sudeckim i biegle mówił po czesku. To on nawoływał, jego żołnierze, mówiący również po czesku, nawoływali powstańców do wychodzenia do kanałów. Nawet te sceny okazują się być pokazane w filmie, mają oparcie w dokumentach niemieckich. Znaczy, ogląda się kanał jak wręcz zapis dokumentalnego filmu, co jest niezwykłe, jak na dramat wojenny. My cofając się z Mokodowa, i tak mieliśmy znów. Szczęście w nieszczęściu. Otóż z Mokotowa do śródmieścia prowadzą dwa kolektory. Jeden bezpośrednio blisko siedziby premiera, a drugi zasadniczo pod Parkiem Łazienkowskim, pod Łazienkami. Niemcy wysadzili tylko jeden z nich. Drugi częściowo zablokowali, ale dzięki odnogom udawało się jeszcze przejść do śródmieścia. I część żołnierzy powstańczych jednak bezpiecz... znaczy, jed... bezpiecznie no, udało się ewakuować do śródmieścia. I jeszcze jedna uwaga odnośnie sposobu poruszania się po, po kanałach. Tak jak wspomniałem, filtry pracowały bardzo intensywnie. Aby zalewać kanały. Było tym pewien paradoks, ponieważ wąpy rzeczne położone blisko Wisły, mogły pracować tylko do momentu, kiedy pracowała elektrownia, która była w rękach. Powstańczych. Innymi słowy, Powstańcza Elektrownia produkowała prąd dla tej części miasta, która była w rękach powstańczych, ale jednocześnie produkowała prąd dla tej części miasta, która była w rękach niemieckich. Niemcy wykorzystywali ten prąd do zasilania pomp rzecznych, które pompowały wodę z Wisły do filtrów, a z tych filtrów Niemcy zalewali nam kanały, żebyśmy nie mogli się nimi poruszać. Kiedy Luftwaffe zniszczyła elektrownię we wrześniu 1944 roku, wyłączyły się też pompy rzeczne, a w połowie września, kiedy front dotarł nad Wisłę, Niemcy wysadzili je w ogóle. W związku z czym ruch wody w filtrach w połowie września ustał. To też paradoksalnie w jakiś sposób nam pomogło, bo Niemcy nie mogli spiętrzać wody w systemie kanalizacyjnym na Mokotowie, a na tym ostatnim, najbardziej dramatycznym epizodzie wojny kanałowej. Po wojnie wiedza o tym, że Niemcy starali się nam zaszkodzić tak skutecznie, nie przebiła się. O operacji Neptun nie wiedzieliśmy przez kilkadziesiąt lat z Głanic. Aż do 2020 roku. Tak, nie, nie mieliśmy świadomości, że w ogóle Niemcy taką akcję w Warszawie przeprowadzili. Powstanie warszawskie wciąż jest pełne białych plam. Ale jednocześnie to nie było tak, że tylko my byliśmy stroną grającą w tej no dosyć ponurej grze, jaką jest wykorzystanie kanałów. Z tego co mówisz, to tak naprawdę wojna, że tak powiem, kanałowa w Powstaniu, to była wojna na pełną skalę. Tak, to była wojna na pełną skalę, gdzie Niemcy starali się jak najbardziej uprzykrzyć i przeszkodzić nam w wykorzystaniu tych kanałów i właśnie film Wajdy no, pokazuje to bardzo dobrze i to na wielu różnych aspektach. Mam też nadzieję, że mimo, że opowiedzieliśmy ostatnią scenę filmu, nie zniechęci to tych z naszych słuchaczy, którzy nie widzieli filmu, żeby go obejrzeć. Polecamy film Kanał, niezwykły dramat w kontekście wydarzeń naszej najnowszej tragicznej historii. Dziękuję ci Norbert za, tym, za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.